Witaj na kanale poświęconym narcyzom psychopatom. Jesteś tu, by zrozumieć, co ci się przydarzyło i zdobyć wiedzę, która jest niezbędna do uzdrowienia. Polub, zasubskrybuj, skomentuj. Zaczniemy od końca. Dlaczego? Ponieważ zdecydowana większość ludzi dowiaduje się o tym, z kim, a raczej z czym miała do czynienia po wielu miesiącach, latach związku z narcyzem. Czy to była relacja partnerska, konkubinat, małżeństwo? Mieszkaliście ze sobą, kochaliście się, mieliście plany, nawet dzieci, kredyt i tak dalej. A teraz musimy zmienić to do formy jednoosobowej, ale o tym za chwilę. Dla uproszczenia wszystkich zwrotów będę używał w formie męskiej, on, narcyz. Analogicznie tak samo będę zwracać się do ciebie, mimo że narcyzem nie jesteś. Gdybyś był, była, to by cię tutaj nie było. Narcyzem może być zarówno mężczyzna, jak i kobieta. Ta przypadłość, pomyłka natury, tak to nazwijmy, nie rozróżnia płci. To w dużym uproszczeniu mówiąc, inna budowa mózgu, odwrotna do naszej. Narcyz psychopata wygląda jak człowiek, ale nim nie jest. Nie myśli jak człowiek, nie czuje jak człowiek, ponieważ nie jest w stanie. Fizycznie nie posiada szarej materii w obszarach mózgu odpowiedzialnych za uczucia wyższe. Mowa tu o empatii. Nie róbmy też z narcyza ofiary. O nie, to my jesteśmy ich ofiarą, ich pożywieniem. Narcyz psychopata to nikt inny jak tak zwany wampir energetyczny. Żywi się twoją energią, twoim światłem, twoim bólem. Tak, jest sadystą. Twoją reakcją, twoim zachowaniem, najmniejszą zmianą tonu głosu czy mikroekspresją na twarzy. Mikroekspresja jest bardzo krótkotrwającą ekspresją mimiczną, charakterystyczną dla przeżywanej emocji. Nie jesteśmy w stanie ich kontrolować. Trwają około 50 milisekund i są automatyczne, mimowolne. Nawet gdy chcemy się uśmiechnąć, a odczuwamy łzy, uśmiechniemy się, lecz narcyz, psychopata będzie wiedział, co jest grane. Niektórzy psychopaci są w stanie zapanować nawet nad mikroekspresjami. Inaczej mówiąc, są w stanie zmanipulować i oszukać każdego, czasami nawet drugiego psychopatę. Dlatego nie obwiniaj się, że zostałeś tak brutalnie oszukany. Nie mogłeś się obronić, nie wiedziałeś. A nawet gdybyś wiedział, to i tak czasem zdarza się, że nie uda się ochronić. Polegli na tym nawet najlepsi z najlepszych, w dosłownym tego słowa znaczeniu. Narcyz jest drapieżnikiem. Jest zwierzęciem, drapieżnym zwierzęciem. Więcej empatii znajdziesz u szczurów. Narcyz mierzy swoją ofiarę, którą niestety jesteś ty, i zna cię na wylot. Studiował cię bowiem długo i potrafi rozpoznać, kiedy kłamiesz, kiedy coś cię boli, nawet wtedy, gdy chcesz to ukryć. Narcyz jest mistrzem manipulacji i nie jesteś w stanie go przechytrzyć, gdyż kłamstwo to jego pierwsze imię i ma w tym dekady doświadczeń. Dla narcyza jesteś rybą w oceanie, jesteś pokarmem, a on jest rekinem. Staram ci się to przekazać najlepiej, jak potrafię, ale temat ten jest zgłębiany od lat przez fachowców, naukowców i nawet wśród nich są odmienne opinie. Także z czasem będziesz zmuszony wyrobić sobie swoją własną. Nie ma dwóch takich samych narcyzów. Chociaż wszyscy działają według tego samego schematu, jakby wszyscy chodzili do tej samej szkoły i korzystali z jednej książki. Pora rozgraniczyć cechy narcystyczne, osoby wysoce narcystyczne oraz tak zwany full blown NPD.
czyli w pełni rozwinięte narcystyczne zaburzenie osobowości. Narcyzm i cechy osobowości narcystycznej występują jako spektrum, czyli w pewnej skali, w pewnym zakresie. I nie jest to jeszcze full-blown NPD. Czym zatem jest full-blown NPD? W pełni rozwiniętym narcystycznym zaburzeniem osobowości. Specjalnie zwracam uwagę na te dwa fachowe określenia, które dla nas szarych ludzi nie mają większego znaczenia. Zostawmy je więc tym, którzy diagnozują NPD, a przynajmniej czasem próbują i wychodzi im to z różnym skutkiem. Jak dotarłeś tak daleko, to dziękuję Ci, że jesteś tu razem ze mną. Polub, zasubskrybuj, skomentuj, udostępnij, podziel się swoją historią. Powiedz, z czym się zgadzasz, z czym nie, na jaki temat chciałbyś kolejny podcast. Wielokrotnie narcyz-psychopata jest mądrzejszy od psychologa czy psychiatry i potrafi go zmanipulować. To dopiero dla niego zabawa. Zaszliśmy nieco za daleko. Narcyz w 9, a nawet 9,9 przypadka nigdy nie trafi na terapię. A co za tym idzie? Nigdy nie zostanie zdiagnozowany. Już wiesz, dlaczego wyszukiwarka zaniża skalę problemu i to wielokrotnie. Dlaczego narcyz nie trafi na terapię? Bo on uważa, że z nim jest wszystko w porządku. On nie ma problemu. To z tobą jest coś nie tak. To ty jesteś problemem. To ty tworzysz problem. Zaczynasz rozumieć? Porównajmy to do przestępcy, kryminalisty, który popełnił przestępstwo i uchodzi mu to na sucho. Nikt go nie złapał i uniknął odpowiedzialności. Czy myślisz więc zatem, że sam zgłosi się na policję? Są tacy szlachetni ludzie, ale to nie dotyczy narcyza psychopaty. Przyjmijmy, że narcyz trafia do sądu i będzie kłamał, zarzekał się, że to nie on. Wymyślał różne historie, kręcił, mataczył, jak wielu przestępców. Lecz to wykracza poza zwyczajne kłamstwo normalnego człowieka. Narcyz-psychopata i jego mózg funkcjonuje w taki sposób, że przepisuje wydarzenia, które się zdarzyły naprawdę, w coś innego, zupełnie innego. I autentycznie wierzy w alternatywną wersję zdarzeń, którą napisał w swojej głowie na nowo. Wobec tego jest w stanie oszukać nawet wykrywacz kłamstw. Narcyzi, psychopaci, socjopaci są pozbawieni uczuć wyższych, empatii. Nie myślą, nie odczuwają, nie mają emocji takich jak my. To jednostki, wybryki, pomyłki natury, pozbawione moralności, współczucia i sumienia. Nie wytwarzają więzi z innym człowiekiem. Dla nich jesteśmy tylko przedmiotem. Narcyz będzie kłamał ci w żywe oczy, nawet jeśli zostanie przyłapany na kłamstwie i skonfrontowany z dowodem, że było inaczej. Narcyz nigdy się nią nie przyzna i nie weźmie odpowiedzialności za swoje czyny. Przyznanie się oznaczałoby wstyd i przegraną. A to rzeczy, których narcyz chce uniknąć za wszelką cenę. Prędzej da sobie rękę uciąć, niż się przyzna. Narcyz złapany za rękę na gorącym uczynku powie, że to nie jego ręka. I teraz musimy wrócić niestety do formy jednoosobowej, o której wspomniałem na początku. Nigdy nie było was. Zawsze byłeś tylko ty i narcyz. Wszystko było iluzją, Matrixem, wspólnie dzieloną fantazją. To nigdy nie była rzeczywistość. Zaraz mi powiesz, jakie ja bzdury opowiadam. Przecież macie x lat za sobą związku. Małżeństwo, dom, dzieci, kredyty, wakacje, wspomnienia itd.
Niestety taka jest brutalna prawda i boli ona jak skurwysyn. Jeszcze długo będzie boleć, ale przejdziemy przez to razem. Narcyz nigdy cię nie kochał. Mówił, że cię kocha, ale to było powtarzane kłamstwo. Kłamstwo powtórzone 1000 razy staje się prawdą, mówił Goebbels, minister propagandy w rządzie Hitlera. Niestety narcyz może powtórzyć to 100 000 razy i nie stanie się prawdą. Natomiast my, normalni ludzie, gdy słyszymy, jak ktoś mówi, że nas kocha, to w to zaczynamy wierzyć. Wierzymy w to i odwzajemniamy uczucie. Przychodzi nam to naturalnie, bowiem nikt w najśmielszych snach nie podejrzewa, że ktoś mógłby kłamać, że nas kocha. Narcyz robił wszystko, byś ty pokochał jego. Jest to tak zwany love bombing, któremu poświęcę odrębny podcast. Teraz skupimy się na tym, że zostałeś odrzucony, porzucony, wyrzucony na śmietnik przez narcyza. Dlaczego używam takich słów? To wynika z angielskiej terminologii słowa discard. Z czasem poznasz cały słownik, język i świat narcyza psychopaty oraz to, jak czuje, jak myśli, jaka jest jego prawdziwa tożsamość, którą ukrywa przed wszystkimi i sobą samym. Mogłeś spędzić z narcyzem dekadę i tak naprawdę nigdy go nie znałeś. Narcyz złapał cię na wędkę i usidlił w związku. Dla ciebie autentycznym związku, ale nie dla niego. Dla niego jesteś tylko zabawką i przedmiotem, który wykorzysta, zużyje i porzuci, gdy mu się znudzi. I to nieważne dla narcyza, czy znacie się 4 miesiące, 4 lata czy 40 lat. Czy macie kawalerkę, czy duży dom na kredyt, czy jesteś w ciąży, czy macie dzieci, czy właśnie zmarł ktoś bliski. To wszystko jest dla narcyza bez znaczenia. Narcyza to po prostu nie obchodzi. Obchodzi go tylko i wyłącznie czubek własnego nosa. Powiesz, egoista. Tak, ale słowo egoista i egoizm nie zbliża się nawet na milimetr do oddania głębi tego, czym i kim jest narcyz psychopata. Narcyz, gdy cię porzucił, to już od dawna ma upatrzoną nową ofiarę. I to bez znaczenia, czy jesteś mężem, żoną, macie dzieci i tak dalej. Zwykle z narcyzem nie ma dyskusji. Usłyszysz jakieś jedno zdanie typu, że masz się wyprowadzić i cokolwiek byś nie robił, nie przekonasz narcyza, żeby kontynuować, ratować związek. Możesz obiecać mu złote góry, wakacje, nowy start, nowy dom, nowy kraj, nowe auto, nowe dziecko, terapię. To wszystko jest dla narcyza już bez znaczenia. Dla niego nigdy nie było żadnego związku. Narcyz nigdy cię nie kochał. Jedyne, do czego czasami zdolni są niektórzy narcyzi, to coś w postaci zauroczenia. To jest coś, co odczuwają czasami, niektórzy podkreślam, na początku znajomości, podczas gdy jesteś nowym obiektem, nową zabawką. Narcystyczne zaburzenie osobowości, gdzie zaburzenie jest zbyt wybrakowanym słowem, ale o tym nie teraz. Więc NPD ma to do siebie, że wszystko co nowe jest ekscytujące. Tak jak u dziecka, dosłownie weźmy przykład z nową zabawką. Dziecko bawi się i w końcu nudzi się, zastępując zabawkę inną, a tą wyrzuca, już się nią nie bawi. Odkłada na półkę, jest nieatrakcyjna. Niestety tak samo jest z tobą. Jesteś dla narcyza już nieatrakcyjną zabawką, ma już nową zabawkę. I cokolwiek byś nie robił, nie będziesz już tą nową zabawką nigdy.
Jeszcze raz dziękuję, że jesteś na moim kanale. Jeśli potrzebujesz pomocy, chcesz omówić swoją sytuację, potrzebujesz kogoś, by z nim porozmawiać, tak po prostu jestem tu dla ciebie. Skontaktuj się ze mną na adres e-mail, tam ustalimy szczegóły. Wszystkie ofiary narcyza chcą wrócić do tego pięknego czasu na początku związku, gdy wszystko było perfekcyjnie, idealnie. Wymarzony partner, cudowny, urokliwy, charyzmatyczny, czarujący. Nic bardziej mylnego. Posłuchaj mnie uważnie. Ta osoba nie istnieje, nie istniała i nigdy już nie będzie istniała. Jakkolwiek boleśnie to brzmi, taka jest prawda. Wszystko to było intencjonalną manipulacją, kłamstwem od samego początku. Ale o początkach kiedy indziej. To koniec części pierwszej o porzuceniu przez narcyza.